Cześć, witam was serdecznie z tej strony Esu. Witam was bardzo, 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 bardzo serdecznie w kolejnym emologu, takim po dłuższej przerwie. Po dłuższej przerwie tak jest, ponieważ przerwa była spowodowana świętowaniem i Sylwestrem, który u mnie był. Tak jak u prawdopodobnie większości z nas. Słuchajcie, pojechałem sobie na działkę z moją starą paczką znajomych, których znam już w zasadzie 5 czy 6 lat. I oczywiście z Aw, którą wcale nie znam 6 lat, ale czuję się, jakbym znał ją całe wieki. O, żygamy tęczą. Sweet! Tak czy inaczej, pojechaliśmy, to jest w miejscowości Błędową, która jest pod Warszawą. Jedzie się tam od godziny do godziny i 30 minut samochodem. Pociągiem w zasadzie albo autobusem, naprawdę tam bardzo ciężko dojechać. Na takiej działce, na takim zadupie zrobiliśmy sobie Sylwestra. Ja osobiście preferuję właśnie takie Sylwestry, przynajmniej teraz jak mam te swoje 20 czy 19 lat. Już od paru lat właśnie preferuję Sylwestry w głuszy, w ciemnym lesie, z najbliższą paczką znajomych, a nie na przykład chodzenie do klubu, czy płacenie 250 czy 400 zł za jakieś zorganizowane Sylwester, czy nawet na domówce. Raz byłem w przeciągu ostatnich 5 lat na domówce czyjejś tam, dziewczyny mojego kolegi. I no w zasadzie mi się nie podobało, nikomu się nie podobało, ponieważ to byli znajomi z różnych grup i ci znajomi pozbijali się w małe grupki, a ci te małe grupki w jeszcze mniejsze grupki i każdy z sobą gadał, każdy kto się znał to z sobą gadał, a cała reszta siedziała i się w zasadzie nudziła. Dlatego może nie było super wystrzałowo, jeśli chodzi o fajerwerki i o efekty na niebie, ponieważ w zasadzie niewiele było tam domów, to były działki, niektóre były domy takie mieszkalne dla rodzin, które tam uprawiają swoje pola i tak dalej, i tak dalej. Więc tych petard nie było tam dużo. Ja w zasadzie na wyjazd też za dużo tych petard nie kupiłem, dopiero na drodze do Błędowa jakiś dzieciak swoim ojcem sprzedawał na stoisku, po prostu pośrodku jakiejś drogi koło pola sprzedawał petardy. I te petardy kupiłem. Kupiłem w zasadzie sam za tam 35 zł około, więc nie tak dużo, ale nie chciałem wydawać 100 zł, czy 80, czy nawet 50, no bo szkoda trochę. Kupiłem, słuchajcie, achtungi. Pierwszy raz w życiu w zasadzie kupiłem achtungi. Trochę wstyd. Przez te 10 lat nasłuchałem się, jakie achtungi są potężne, jakie to są w ogóle petardy, jak można ogłuchnąć, czy stracić rękę, czy w ogóle twarz od achtunga. I kupiłem takie opakowanie 6 takich byczych, wielkich achtungów. I chwileczkę. Sorry. Musiałem zapętlić muzyczkę. Kupiłem te bycze achtungi, 6 ich i jeszcze takie dwie rurki, mniej więcej metrowej długości, które oczywiście wbija się w ziemię, tudzież w butelkę i one strzelają do góry takimi kolorowymi pierdółkami i tam się rozpryskują albo się nie rozpryskują i gasną. Także kupiłem coś takiego, w zasadzie jeszcze wtedy nie wiedziałem jak tego użyję. Nagrałem wraz z A, w zasadzie ona nagrała filmik pokazowy, jak się bawimy tymi petardami, fajerwerkami, jak rzucam na przykład achtungiem jako granatem do pewnego miejsca. Za dużo wam nie zdradzę, bo ten filmik się pojawi w przyszłych dniach na YouTubie, u mnie oczywiście na kanale. Ja również z tymi plujkami, że tak to nazwę. Także fajerwerków nie było dużo, ale wystarczyło, było fajniej, przynajmniej ciekawiej niż rok temu, kiedy w zasadzie tylko kumpel przywiózł 100 takich pikolaków, czy jak to się tam nazywało, chyba pikolaków, pikolo, malutkich petard, które w zasadzie leciutko tylko strzelały i trzeba było je odrzucić. Także mamy film. Na ten wyjazd mniej jedzenia zabraliśmy niż alkoholu, oczywiście. Alkoholu mieliśmy w zasadzie dużo, ale niby piliśmy, ale jakoś nikt się za bardzo nim nie napruł, oprócz jednego kolegi, któremu w zasadzie, który już pada na ziemię i się tacza po połowie piwa. Pozdrawiamy, jeśli oglądasz. Także jesteśmy ekonomiczni. Mieliśmy fajne wina domowe, domowej roboty, zarówno ja i Wiktoria, jak i kumpel miał parę butelek tego wina, jakieś tam szampany Dorato i ruskie, carsko-igristyje, czy tam sowiecko-igristyje, no i tam parę piw. Także z alkoholem było całkiem spoko. Nie było hardcore, ale też nie było totalnej abstynencji. No i cóż, w zasadzie cały wyjazd
spędziliśmy na spacerowaniu po okolicznych, pięknych terenach leśnych czy też rzecznych, a większość wyjazdu spędziliśmy grając w różne, przeróżne, dziwne gry zręcznościowe, których jak się przegra, to się pije, jako taka, powiedzmy, kara. Więc graliśmy sobie w pokera przed ostatniego dnia i ostatniego. Strasznie się wkręciłem w pokera. Ja pokera nauczyłem się w zasadzie już parę lat temu, tej wersji, w którą graliśmy. Kolega uważa, że to jest wersja w ogóle międzynarodowa, gdzie każdy dostaje 5 kart, jest stos kart obok, na środku. I jest oczywiście licytacja w pokerze. Wiem, że ci, którzy nie grali w pokera, teraz nie rozumieją, o czym mówię. Ale jest licytacja i te karty się wymienia. A ja chciałem jeszcze zagrać w taką wersję, którą nerdowsko ściągnąłem z Far Cry'a trójki. O, Far Cry uczy i bawi. I tam była taka fajna naprawdę wersja pokera, gdzie były 2 karty na początku dla każdego. Można było te karty podejrzeć. I dopiero potem kolejne karty się odkrywało na środku stołu i można było przypasować do tych 3 kart na stole i potem już 4. Tak czy inaczej, pokerem się naprawdę zajeraliśmy, graliśmy na zapałki, jak prawdziwy po prostu mafiozi, na zapałki graliśmy w oparach dymu i tak dalej, i tak dalej. I się tak kręciliśmy, że nawet mieliśmy ochotę w zasadzie w Warszawie się spotykać na takie pokerowe spotkania i grać na przykład na żetony takie, co się kupuje w takich fajnych walizkach. Ale nie wiadomo, czy to wyjdzie, czy nie. Tak czy inaczej, już będę kończył tego memologa. Cały czas jak czekam już na mikrofon, jakieś 2,5 tygodnia, wciąż mikrofon Bluetooth nie przyszedł, a idzie ze Stanów, bo taniej się kupowało, w zasadzie nie będzie na to clony. Także jak będzie mikrofon, oczywiście zrobię unboxing, zrobimy test audio. Mam nadzieję, że jakość głosu będzie naprawdę fajna w Let's Playach. I cóż, no to szczęśliwego nowego roku wam wszystkim życzę, którym jeszcze nie życzyłem. Żeby był naprawdę fajny, owocny i ciekawszy niż wszystkie poprzednie roki, jakie do tej pory mieliście. Także rest in peace rok 2012 i willkommen 2013. Trzymajcie się, ludzie, pozdrawiam was serdecznie. Zachęcam was oczywiście do komentowania, do subowania, jeśli tego ktoś jeszcze nie zrobił, i do zobaczenia jutro w kolejnym memologu. Hej, na razie, cześć!